Witam. Chciałem Wam pokazać szklarnię, którą nabyłem, a której nie polecam. Po prostu drugi raz bym jej nie kupił. A oto dlaczego. Fundament do szklarni, to część tego fundamentu, wykonany z blaszki, został taki, że śmieję się, że dwie grubości farby chyba jest takie same jak grubość blachy. Szklarnia ma 4 metry ponad długości. Po skręceniu tego fundamentu dwie osoby nie są w stanie tego przenieść. Gnie się to wszystko, skręca. Dodatkowo producent wyposażył to, wykonane też z tej blaszki, takie kątowniczki 4 mocowane na rośnikach do zamocowania tego fundamentu w gruncie. Jeżeli ktoś by się na taką szklarnię namówił, to broń Boże nie brać tego fundamentu. Szkoda pieniędzy. Ja fundament wykonałem z bloczków betonowych. Dodatkowo zrobiłem ramę z profila stalowego, przytwierdzoną do bloczków, a następnie konstrukcję szklarni przytwierdziłem do tej stalowej ramy. Dzięki temu konstrukcja nie gnie się. Po prostu przy bloczkach są zawsze nierówności, wykonana jest z bardzo cieniutkiego profila, więc wszystko by się pogięło. W tej chwili na ramie jest to w miarę równo. Także jeżeli ktoś by się namówił na taką szklarnię, to lepiej to zrobić właśnie na takiej ramie. Dzięki osadzeniu na bloczku dodatkowo zyskałem wysokość dodatkową szklarni, bo bok szklarni jest, ma metr, około 1,20 m. Tutaj bloczek dodatkowo daje mi ponad 20 cm i dodatkowo obniżyłem tę ścieżkę szklarni, co daje mi dodatkową wysokość ponad 40 cm. Dzięki temu mogę swobodnie poruszać się po szklarni i wykonywać pracę związane z uprawą. Mimo wykonanych dodatkowych wzmocnień, szklarnia była niestabilna. Ważyła około 70 kg razem z płytami z poliwęglanu. Ja dodatkowo postanowiłem usztywnić ją, wykonując dodatkowe usztywnienie drewniane, mocując do ramy stalowej, które wykonałem, mocując do ściany i belka podparta po środku przez całą długość szklarni, mocowana do drugiej ściany. Oczywiście ścianę dodatkowo wzmocniłem profilem i mocowana również do stalowej ramy. Z uwagi na to, że pomidory czy ogórki mocowane w szklarni są, uchwyty są mocowane na konstrukcji dachowej, przytwierdzenie konstrukcji do belki odciąży dodatkowo dach. Zaczepki do pomidorów na sznurki można kupić razem z szklarnią. Ja sobie wykonałem sam, tylko dodatkowo zakupiłem śrubki, które pasują do profili.
dzięki tej konstrukcji całość szklarni została usztywniona, jest stabilna. Nie chwieje się. Dodatkową wadą jest mocowanie poliwęglanu na sprężynki. Przy silnym wietrze to wszystko wyleciałoby. Ja dodatkowo zamontowałem tutaj listwy aluminiowe, przykręciłem to, zasilikonowałem. Również dół, z tym, że dół profile te, które aluminiowe, są tak wykonane, że przy przykręceniu śrubek tutaj robi się banan. Więc trzeba byłoby od środka między poliwęglanem a tym kątowniczkiem, konstrukcją, włożyć jakąś uszczelkę czy podkładki, które by zabezpieczały, żeby ten poliwęgla się nie wykrzywiał. Tak też zrobiłem w innych miejscach. Tak w szczycie. Plastikowa wypasek, ten biały, około 5 mm. Wciśnięty został na silikon szczyt dachu. Podobnie tutaj przy okapach. Taki sam paseczek. Dodatkowo zostało to przykręcone, przytwierdzone śrubkami. Producent nie bardzo rozwiązał mocowanie tych płyt poliwęglanowych. Zbyt one były krótkie. Więc dodatkowo zamontowałem listwy aluminiowe na silikon i przykręciłem je do konstrukcji. Tu producent wyposażył to w jakieś takie zaślepki, które to się nic nie trzyma. Rynienki tak samo. Jest to wszystko niedopracowane moim zdaniem. Dzięki ścieżce, obniżonej ścieżce, mogłem zrobić sobie takie przesuwne siedzenia. Można na nich sobie wygodnie usiąść i nie zginając się specjalnie, można plewić i wykonywać czynności niezbędne przy uprawie, przy uprawach w szklarni. Na szybko zamontowałem takie siatki pod ogórki, ale ostatnio kupiłem takie pierścienie plastikowe. Przy okazji ktoś by był zainteresowany do podtrzymywania pomidorów czy ogórków na sznurku. Kiedyś po prostu pomidorem kręciłem wokół sznurka. W tej chwili te pierścienie są bardzo tanie, wygodne. Zaciska go się na sznurku. Proszę bardzo. I teraz pod łodygę, pod liście pomidora. I się trzyma. Jest to praktyczne. Mało kosztuje. Tak przy okazji polecam takie pierścienie. Mimo że szklarnia prezentuje się nieźle, jednak żeby można było ją użytkować, wymaga dodatkowych prac, także prawdopodobnie już drugi raz bym jej nie kupił. Pozdrawiam wszystkich.